Do toruńskiego sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, gwiazdy nowej ewangelizacji świętego Jana Pawła II przybyli motocykliści uczestniczący w piątym zlocie Iskra dla Europy. Nasze życie bez Pana Boga nie ma sensu, wskazała Katarzyna Wróblewska, komandor Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, która z innymi miłośnikami jednośladów przybyła dziś do toruńskiego sanktuarium. Nasze ścieżki, nasz szlak do nieba musi być powiązany z planami Bożymi. Tak chcemy, tak wybieramy. W związku z tym przyjeżdżamy tu, zawierzyć się, oddać i ślubować wierność. To już piąta pielgrzymka motocyklistów do sanktuarium w Toruniu. Przyjeżdżam się wyciszyć, spotkać z kolegami, pomodlić się o dalszą część pomyślności w sezonie motocyklowym aż do jesieni. Przyjazd do sanktuarium tutaj, do Torunia, już po raz piąty, jest związany po prostu z naszym komandorem. Teraz jest, ponieważ zawsze w okolicach jego urodzin tu przyjeżdżamy i dziękujemy za jego życie. Dziękujemy za to, co nam podarował najpiękniejszego. Podarował nam przygodę motocyklową, przygodę historyczną, kresy i dumę z bycia Polakiem. Osoba z charyzmą, wiara, miłość do ojczyzny, miłość do kresów. No przede wszystkim ona w nas wpoiła to wszystko. My już jeździmy, powiedać, po włosach nie pierwszy raz. Mowa o inicjatorze rajdu katyńskiego, świętej pamięci Wiktorze Węgrzynie. To była bardzo ważna postać. To była osoba, która wspólnie z księdzem Peszkowskim po rozmowie doprowadziła do tego, że polscy motocykliści ruszyli na wschód. Ruszyli na Kresy, szukać śladów, zachowywać te ślady, spotykać się z Polakami. Centralnym punktem dzisiejszego spotkania była uroczysta msza święta. Drodzy motocykliści z rajdu katyńskiego i nie tylko, bo tu są jeszcze inni, którzy przyjechali, bo chcą uczestniczyć w tej mszy świętej, za was się modlimy. Bądźcie ludźmi głębokiej wiary, jesteście jak apostołowie. Mówił podczas homilii kustosz toruńskiego sanktuarium ojciec Andrzej Laskosz, apelując, by jeżdżąc po całym świecie, motocykliści zawsze przyznawali się do Boga i ojczyzny Polski. Podczas Eucharystii miłośnicy jednośladów zawierzyli się Matce Najświętszej, dziękując i prosząc o dalsze błogosławieństwo. Najświętsza Maryjo Panno, gwiazdo nowej ewangelizacji. Najświętsza Maryjo Panno, gwiazdo nowej ewangelizacji, my, motocykliści ziemi toruńskiej, polskiej, europejskiej i z całego świata, przywozimy dziś do Twojego sanktuarium żywą iskrę naszych serc, nasze prośby i dziękczynienia, radości i smutki, plany i zamierzenia. Składając u Twoich stóp nasze kaski, pragniemy podziękować za wszystkie dary, jakie otrzymaliśmy od Boga Wszechmogącego za Twoim wstawiennictwem. Po Eucharystii pielgrzymi wyruszyli z procesją, w której nieśli relikwia świętych i błogosławionych, znajdujące się w toruńskiej świątyni. Następnie kustosz sanktuarium ojciec Andrzej Laskosz poświęcił ich pojazdy.